Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z holenderskiego Flanda. Byliśmy dzisiaj po raz kolejny tam na zakupach. My najbardziej lubimy ten sklep, mamy go najbliżej siebie. Nie wiem, czy już Wam o tym wspominałam, ale to jest market, który mamy najbliżej siebie i najczęściej tam zaglądamy. Co kupiliśmy? Otóż zacznę od tego, że kupiliśmy znowu jajca i to aż 60 sztuk. Na pewno je wykorzystamy. Kupiliśmy ostatnio jedną paczkę. Bardzo szybko nam zeszły. Jaja są w bardzo dobrej cenie. Są to białe jajka. Mają bardzo duże żółtka i są naprawdę smaczne. Jajca oczywiście wykorzystam do pieczenia, do kotletów, do przeróżnych potraw. To na pewno się u nas nie zmarnuje. Następnym produktem, który kupiliśmy, jest mięsko mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny, pół kilograma. Będzie ono albo do supy meksykańskiej, którą tak zamierzamy po raz kolejny gotować, albo po prostu na kotlety, ewentualnie spaghetti. Co my tutaj jeszcze mamy? Kupiliśmy jeszcze taki dosyć duży kawałek, ma on 592 gramy ligawy wołowej. To będzie właśnie do zmielenia do tego mięska, żeby nabrało lepszego smaku. I tak jak mówiłam, albo będą... No mów! Nie tucz tak mi życzę. I tak jak mówiłam, powstaną z tego albo kotlety, albo spaghetti. Albo najprędzej zupa meksykańska, bo to ostatnio nam tak przypadło danie do gustu i gotujemy je. W zasadzie już gotowaliśmy je dwa razy, odkąd jesteśmy w Polsce. Kupiliśmy jeszcze szynkę od szwagra z Krakusa, taką paczkowaną. Ma ona termin aż do 7 stycznia, dlatego wzięliśmy, będzie idealnie nam na święta pasować. Kupiliśmy jeszcze jeden taki filet z kurczaka, ma on 348 gram. Akurat na jeden obiad dla nas. Myślę, że albo powstaną z niego, nie no, albo tylko najprędzej powstaną takie małe kotleciki, jak schabowe. Kupiliśmy jeszcze nóżki wieprzowe, takie dzielone na pół. Jest ich tutaj aż prawie 1,70 kg. Będą na galaretkę wieprzową, bo Rafał bardzo lubi, a ja mu zawsze ją robię. Chociaż ja jej nie jem, bo nie potrafię się przemóc, żeby jeść, ale gotuję i wiecie co, nawet zdarza mi się spróbować, czy dobrze ją doprawiłam jeszcze przed zalaniem w miseczki. Przepis na galaretkę jest już u mnie na kanale. Kolejnym produktem, jaki kupiliśmy, jest to taki ogromny kawał boczku. Jest to boczek wieprzowy bez kości ze skórą. Waży 2323, także ponad 2 kg. Oczywiście ten będziemy robić pieczony, rolowany, przyprawami, z ziołami. My takie pieczone wędliny przez siebie bardzo lubimy. Propozycja pieczenia w boczku na pewno będzie idealnym przepisem na świąteczny stół. Następnym produktem, który kupiliśmy, są to nóżki z kaczuszki. Jak mi się to pięknie zrymowało, jest ich tutaj 460 gram. Niewiele, ale dla nas dwojga na pewno wystarczy. Robić je będzie raczej Rafał, bo on ma wprawę w pieczeniu kaczuchy, ja niekoniecznie. Zobaczymy, jak ją przyrządzimy. Czy będzie to po prostu taka smażona noga z kaczki, czy może dodamy do niej jabłek. Nie wiem też, czy będą te nóżki serwowane z pieczonymi ziemniaczkami, czy też gotowanymi, ale z pewnością coś dobrego do nich będzie, tylko nie wiem, czy mam tutaj to. Zaraz Wam pokażę. Bo mam. Będzie serwowana do kaczuchy kapusta czerwona, dodana z jabłuszkiem, podgrzewana z czerwonym winkiem. Będzie to idealna propozycja obiadowa. Też robiliśmy taką kapustę właśnie z jabłkiem i z winem i była przepyszna. Także do kapuchy jak znalazł. Kupiliśmy, ale jeszcze mamy coś tutaj. Mamy tutaj z kiełbasek, białą kiełbaskę taką. Rafał ją kupił do chyba zalewajki. Albo powstanie żurek, albo zalewajka. No i mamy tutaj 325 gram białych kiełbasek, także zupka na dniach będzie. Kupiliśmy jeszcze czerwoną paprykę konserwową. Wydaje mi się, że jeszcze mamy jeden słoiczek mojej papryki tutaj, ale to jak wiadomo na pewno się przyda i na pewno się nie zepsuje, a troszeczkę chcemy wcześniej przed świętami uzupełnić naszą spiżarnię, tak żeby nie było ogromnych zakupów na ostatnią chwilę. Kolejnym produktem, który kupiliśmy i pewnie Was nie zaskoczę, bo chyba w każdym holu z Kauflanda ten produkt się pojawiał albo będzie pojawiał, są to zielone pomidory w słoiku. Słuchajcie,
My te pomidory ubóstwiamy, dodajemy je do różnych potraw. Powiem Wam, że jeszcze tak dobrych pomidorków nie jadłam. Mamy tutaj cebulkę, marcheweczkę. Są zrobione fantastycznie i ja muszę Wam powiedzieć, że ja nigdzie nie mogę znaleźć tych zielonych pomidorów. Znajduję je właśnie tylko w Kauflandzie. Jeżeli widzieliście gdzieś, nie wiem, z tej firmy, bądź może z innej są jeszcze smaczniejsze, zielone pomidory w słoikach, w strugach, dajcie proszę znać. Bo tak jak mówię, ja jeżdżę po te pomidory do Kauflanda, bo nigdzie indziej ich nie znalazłam. Następnym produktem jest kukurydzka z Daftony, bo tak jak mówiłam, może pojawić się w planach. Kolejny raz zupka meksykańska, a jeżeli nie, to i tak na pewno się u nas nie zmarnuje. Potencjalnie do zupy meksykańskiej mamy tutaj jeszcze białą fasolę z daftonem, która jest też przepyszna. I mamy z daftonem jeszcze czerwoną fasolę, ona też jest przepyszna. Ja od zawsze lubię czerwoną fasolę, ale Rafał nie przepadał, a tą zajada. Okej, a nie, przepraszam, jeszcze mam jedną rzecz w tej siatce. Jest to groszek. Groszek jest mi potrzebny do nóżek wieprzowych, jak będę robiła galaretkę dla Rafała. No to wskakuję tutaj z kolejną siatą. O matko, ta jest ciężka. No to słychać, otwórz sobie już. A więc cały czas. Kolejnym produktem, który kropiliśmy, nie kropiliśmy, tylko kopiliśmy, jest klej kropelka. Chciałam sobie skrócić moją wypowiedź. Jak wiadomo, to zawsze się przydaje w domu. Kolejnym produktem, jaki kupiliśmy, jest pik taki z czerwonego winogrona. Nie wiem, czy dobrze mówić, powinnam powiedzieć czerwonych winogron. Jest tu ich ponad 700 gram, wręcz prawie 800. No taka dorodna kiś. Tutaj widzę, że w transporcie troszkę tam odpadło, no ale wiadomo, jakiś tam owoc, nie, może nie jakiś tam, ale pyszne owocki zawsze muszą być w domu. Dobra, wrzucimy je tutaj. Kolejnym produktem jest masło, naturalne masło 82% tłuszczu ekstra. Jakaś firma Jakr, ja tej firmy wcześniej nie widziałam w Kauflandzie, jednak dzisiaj nie bardzo było z czego wybrać. Nie wiem, tam jest mało maseł typu włoszczowa, czy rolmlecz, czy tego typu, a kauflandowe masło, które kiedyś miało 82%, a nawet 83%, teraz miało 60%, więc dobrze, że nie złapaliśmy tamtego z rozpędu, tylko sprawdziliśmy najpierw, także takie masełko. Mamy tutaj jeszcze, o, coś pysznego, co Wam mogę polecić, bo my to znamy, już jedliśmy i nam bardzo smakowało. Jest to jabłko z bananem, taki mus, bio, produkowane dla Kauflanda, ale tak jak mówię, mogę Wam śmiało to polecić, smakuje jak musy z Kubusia, a nawet bardziej. Wiecie, jeżeli nie musimy mieć czegoś na szybko, w małej pojemności, możemy nawet dziecku podać to w domu z miseczki, bo no te musy to wiadomo bardziej odpowiadają gdzieś tam w trasę, ale to polecam z czystym sumieniem. Kupiłam jeszcze płyn do naczyń pur. Takie duże opakowanie, tu jest aż 1,20 L, tak to się mówi, czy 1,200 L. I ten płyn opłacało się o wiele lepiej wziąć od tego z pojemnością bodajże 900 ml. Cenowo bardziej odpowiadał. A pokażę Wam, bo ja już ten płyn mam, właśnie mi się kończy. Jak go dzisiaj zobaczyłam, to też wzięłam, a tym bardziej, że zapach mi odpowiada, całkiem dobrze się pieni, nie mogę na niego absolutnie narzekać. Następnym produktem jest barszcz biały. Ostatnio pokazywałam Wam żurek, też ten produkowany dla Kauflanda. Gotowaliśmy na nim zalewajkę na tamtym żurku i był naprawdę dobry, nie mogę na niego narzekać. I bardzo się cieszę, że wówczas nie skusiłam się na żurek tej innej firmy, który miał jakieś takie ziarenka już tutaj, bo to nie wiem jaka była mąka jaglana, na pewno nie była taka typowo żytnia, także tym razem wzięliśmy barszcz biały i będzie albo typowo na taki barszczyk, nie wiem, do ziemniaczków z kiełbaską, bo mamy tą kiełbaskę białą, a jak nie, to powstanie zalewajka. Tak, zalewajka. Kolejnym produktem są soki z Horteksu. Och, byłam przekonana, że wzięliśmy pomarańczowe, a tu się okazuje, że wzięliśmy mango z ananasem. Nie wiem, jak to się stało. No ale cóż, no ja ich chyba wcześniej nie widziałam, jest to tak, jest to jakaś nowość, więc były tak wystawione i chyba z rozpędu wzięliśmy te, będąc pewnymi, że to pomarańcza. No ale cóż, sprawdzimy, czy są pyszne,
ale myślę, że na Vortexie się nie zawiedziemy. Już będę pomału kończyć. Mam tutaj jeszcze koncentrat pomidorowy z pudliszek. Ten koncentrat też bardzo często kupujemy. Używam go tutaj w Polsce do wszystkich zup, bo w Anglii Wam pokazywałam, że zazwyczaj kupuję pasty, a nie koncentraty, chociaż tam kupuję koncentraty z Tesco, takie w tubie. Z pewnością ten koncentrat wykorzystamy czy to do zupy meksykańskiej, czy do pomidorowej, nawet do spaghetti, albo jako bazę pod pizzę, chociaż kupiliśmy ostatnio też z pudliszek taki dobry przecier w butelce. I w ostatnim holu właśnie Wam chyba pokazywałam to tomato frito, tak, w ostatnim holu z Kauflanda, także możecie sobie zobaczyć, jak ono wygląda i powiem Wam, że jest przepyszne jako baza do pizzy. I już zmierzamy ku końcowi. Mam tutaj jeszcze, słuchajcie, aż trzy słoiki tych naszych ubóstwianych pomidorów. Także dzisiaj wjechało aż 5 słoików. I co my tutaj jeszcze mamy? A nie, 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 nie. Jeszcze tutaj. Ojejku, tego może nie będę wyciągać, ale tak, albo wyciągnę. Albo wyciągnę, żeby Wam pokazać, ile dźwigaliśmy na to nasze piętro. Taką dużą 5-kilogramową siatę ziemniarów. Myślę, że na dłużej nam to wystarczy. I już ostatnimi produktami, jakie mamy, są takie oto wianuszki. Rafał je wybrał, powiedział, że będzie nimi dekorował dom. Ja wiem, gdzie one będą. Myślę, że przed samymi świętami, jak już będziemy mieć zrobione dekoracje, to ja Wam pokażę, jak to wyglądało w ubiegłym roku, kiedy mój kanał tak naprawdę powstawał i nie wiem, czy to był pierwszy, czy drugi film. Ja Wam pokazałam, jak dekorowałam nasz dom w Anglii. Tamto wideo nie jest jakiejś najlepszej jakości, bo ja wtedy jeszcze nie potrafiłam robić tego, co staram się dla Was robić, czyli nagrywać, ani montować. Więc tamten film wyszedł takiej średniej jakości. Mam nadzieję, że tegoroczne nasze dekoracje i jak wygląda nasz dom będą wyglądały o wiele lepiej. I na pewno w tym roku, jak już będziemy dekorować i udekorujemy dom, nasze mieszkanie na święta, ja Wam zrobię taki mały home tour, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy zupełnie inne dekoracje świąteczne niż w Anglii i muszę to w sumie jeszcze sprawdzić, bo powiem Wam, że ja ostatnio dekorowałam tutaj dom 3 lata temu albo 4 lata temu na święta. Także ja nawet dokładnie nie pamiętam, jakie mamy dekoracje, bo od tamtej pory wszystkie święta spędzaliśmy, słuchajcie, w Anglii. I to będą pierwsze nasze święta Bożego Narodzenia od kilku lat, które spędzimy we własnym domu. I będę mogła go udekorować. Także na dniach jeszcze pokażę Wam pewnie, jakie dekoracje przetargam z piwnicy. I będziemy się zastanawiać, co jeszcze musimy dokupić. No więc tak, moi drodzy, to by było już wszystko. Co, będę się już z Wami na tę chwilę żegnać. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie proszę kciuka w górę, subskrypcję, komentarz. Bardzo mnie to motywuje do nagrywania jeszcze większej ilości filmów. A muszę Wam powiedzieć, że będąc w Polsce mam... już, uspokój się. Ja już kończę, chcę skończyć. A muszę Wam powiedzieć, że będąc tutaj w Polsce mam tyle pomysłów na filmy, że nie wiem, czy się wyrobię z czasem, ale z pewnością. I te filmy tutaj się pojawiają o wiele częściej. Mam nadzieję, że pokazywanie tak często holi i w ogóle publikowanie filmów Wam nie przeszkadza, ale u mnie się codziennie coś dzieje. Także tych filmów na pewno będzie więcej. No cóż, dziękuję Wam kochani za oglądanie, życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia.